Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysztof Markowski. Witam ponownie na kanale Markowski Czyta. 29 odcinek. Dzisiaj książeczka, która wydaje się być taką skromną, cieniutką, natomiast powstał duży skrypt. Książka Laury van der Kamp. Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem? I powiem wam, że jak widzicie, wiele książek przeczytałem. Między innymi fenomen poranka, ale też biografie ludzi sukcesu. Tu jest zebrana esencja tego, co jest ważne dla ludzi sukcesu. Jakkolwiek rozumiesz ludzi sukcesu. Jeszcze na początek powiem, że bardzo serdecznie dziękuję wam za odwiedzanie mojego kanału, za subskrypcję, za wszelkiego rodzaju komentarze, które nadają sens tego, co robię. Jeśli uważasz, że to jest wartościowe, uważasz, że warto komuś to wysłać, to zrób, nie czekaj. Ok, przechodzimy do książki. Laura van der Kamp jest autorką książek takich jak 68 godzin, masz więcej czasu niż ci się wydaje i wszystkich pieniędzy, które są na świecie. O, nawet nie wiedziałem, że taka książka powstała, trzeba będzie zakupić. Ale pierwsza treść. Jeśli czujesz, że masz już dość nerwowych poranków, tak? Dotyczy ciebie to, że rano budzisz się i ganiasz jak opętany, przekroczonych terminów, atmosfery wiecznego pośpiechu i bezproduktywnej pracy, sięgnij po tę książkę. Ja ci też zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Znajdziesz tu trzy krótkie poradniki, które odmieniły już życie tysięcy ludzi. Autorka pokaże ci, jak po mistrzowsku wykorzystać poranki, osiągnąć maksimum produktywności pracy i spędzić weekend tak, aby czuć się naprawdę fantastycznie. To jest dla mnie jedno z odkryć, bo tu jest cały rozdział poświęcony temu, jak spędzają weekendy ludzie sukcesu. Ok. Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem? Tak jak powiedziałem, przeczytałem przed chwilą, dla kogo jest ta książka. I jeżeli poczułeś w którymkolwiek momencie, że to może tobie pomóc, że właśnie jest coś niepoukładanego w porankach albo nie ma tych poranków. Gonitwa, to koniecznie posłuchaj. Bez względu na to, czy wstajesz rano do pracy, czy przygotowujesz śniadanie dla dzieci, dla męża, dla żony. Cokolwiek robisz, można to robić ciekawiej, można to robić w sposób zaplanowany i można to robić z lekkością. Autorka przestudiowała poranne rytuały wielu, wielu ludzi sukcesu żyjących, jak i osób, których już nie ma. I jest jeden wniosek, jeden podstawowy wniosek. Wszyscy oni mają uporządkowane poranki. Wcześniej wstają, ćwiczą, medytują i mają czas na strategiczne myślenie. To jest coś, co ja wykorzystuję, powiem wam, to jest magia. To jest magia w działaniu, bo właśnie czas poranny, kiedy jeszcze umysł jest świeży, wyspany, kiedy zrobię sobie poranną kawkę, usiądę sobie na tarasie, jest czasem najlepszym na wspaniałe pomysły, na takie strategiczne myślenie. I Laura, autorka, pisze też bardzo dużo na temat siły woli, bo pewnie słyszeliście, że są ludzie, którzy są, i wy też pewnie jesteście, albo skowronkami, albo sowami. Ale to są tylko nawyki. To są tylko nawyki, to są tylko przekonania. I o tym też mówię bardzo dużo na moich odcinkach odnośnie przekonań. Jak sobie wrócicie do Bruce'a Liptona, Wszechświat Cię Wspiera, Narodziny Sfinksa? Nie Sfinksa. To nie chodziło o Sfinksa, chodziło o inne zwierzę. Ale w każdym razie znajdziesz w moich odcinkach dużo na temat przekonań, na temat nawyków. Okazuje się, i to jest oczywiście dla wszystkich jednakowe, wszyscy mamy 168 godzin w tygodniu. 168 godzin zawiera 7 dni. I to, w jaki sposób zrealizujesz te 168 godzin, jest bardzo ważne. Na przykład zwraca uwagę na to autorka, że większość ludzi uważa, że najbardziej efektywnym czasem na trening, jeśli uprawiasz sporty, jest rano. Dlatego, że jeśli wieczorem trenujesz, ćwiczysz, to pojawia się problem z zaśnięciem, ten sen jest płytszy, serce nie jest jeszcze uspokojone, więc ćwiczenie wieczorem nie jest korzystne. Ja mam z tym też pewne wyzwanie, bo ja gram w badmintona wieczorami i tutaj absolutnie zauważam to.
Jest przedstawiony wynik badania profesora Roya Baumeistera, psycholog na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Eksperyment dotyczył studentów i tak jak pisze profesor, można dostrzec pewien ogólny schemat polegający na tym, że największe porażki związane są z samokontrolą i złymi decyzjami i mają one miejsce wieczorami. Złe decyzje, brak samokontroli odbywa się najczęściej wieczorem. Odstępstwa od diety, czyli pozwalanie sobie na zajadanie, ma miejsce wieczorem. Zbrodnie według statystyk w afekcie wykonywane są najczęściej, czy wydarzają się najczęściej po 23. Na używki, branie narkotyków, nadużywanie alkoholu również wieczorami. Molestowanie seksualne, hazard to są zwyczaje, które mają miejsce, zwyczaje, przestępstwa, które mają miejsce wieczorem. Dlatego poranki są lepsze. Zrobiono też analizę wpisów na Twitterze. Okazuje się, że pomiędzy 6 a 9 rano statystycznie więcej wpisów jest ze słowami wspaniale i super niż wieczorem. Wieczorem jesteśmy zmęczeni, więc te strategiczne rzeczy, priorytetowe dla Ciebie, które są ważne w życiu, powinny odbywać się rano. Dlatego te poranki są fenomenalne i te poranki są bardziej efektywne. I to są argumenty, aby tymi właśnie sprawami najważniejszymi zajmować się rano. Rzeczy ważne, a nie pilne też jest istotne, żeby to umieć rozdzielać. O priorytetach jeszcze powiem. Opisywane są najlepsze nawyki poranne. To są te czynności, które są wykonywane regularnie. One regularnie, właściwie ludzie sukcesu, ludzie z efektami omawiają to i mówią, że wykonują rano czynności, które są regularne, które przynoszą długotrwałe, pozytywne rezultaty. Takie jak rozwój osobisty, jak pisanie książki, czy tworzenie strategii biznesowych, planów. Powinno się odbywać z samego rana. Strategie rozwoju kariery, prace wymagające szczególnego skupienia, prace wymagające pielęgnacji relacji. No dużo łatwiej jest nam mieć dobrą komunikację i nawiązać fajną relację z osobą, kiedy jesteśmy wyspani, jesteśmy świezi, niż jak jesteśmy zmęczeni i zirytowani całym dniem. Dbanie o siebie tak samo, ćwiczenia sportowe, praktyki duchowe. Bardzo ważne. Tutaj jeden z klientów cytowanych przez autorkę pisze, że przed śniadaniem jestem w stanie zrobić więcej niż kiedyś robiłam przez cały dzień. Jeszcze raz przeczytam. Przed śniadaniem jestem w stanie zrobić więcej niż kiedyś robiłem przez cały dzień. Rano jest koncentracja, nikt nam nie przeszkadza. Kolejna osoba pisze: odkryłem, że rano jestem bardziej kreatywny i lepiej mi się myśli. Jestem bardziej otwarty na to, co mówią inni. Znowu kolejny argument, żeby nie przesypiać poranków. Poranek to jest też bardzo dobry czas na to, żeby budować fajne relacje z innymi. Śniadanie, czas na relacje z, na przykład z dziećmi, które teraz są wakacje, ale w czasie roku szkolnego dobrze jest zaplanować sobie ten czas, właśnie śniadanie z dzieckiem, na rozmowę na przykład. Jest też bardzo ważny element jak czas dla siebie. Duża część prezesów i dyrektorów firm ćwiczy rano, dlatego że to jest doskonały start dnia. Organizm czuje się zupełnie inaczej, jeżeli uruchomisz ten metabolizm, jeżeli przewietrzysz, kiedy krew krąży lepiej. Zresztą układ limfatyczny cały, który jest niezbędny do zdrowego funkcjonowania, potrzebuje tego, potrzebuje pompy, a pompą jest ruch. Poza tym, jeżeli ćwiczysz regularnie, codziennie, masz więcej energii na cały dzień. Kolejne badanie w Stanowym Uniwersytecie Apalachskim dowiodło, że ludzie ćwiczący rano lepiej zasypiają wieczorem, mają głębszy sen regenerujący. Rano masz też więcej hormonów stresu, stąd ćwiczenia rano pomagają obniżyć poziom stresu. Więc warto jest poświęcić ten czas na ćwiczenia rano. Można też poświęcić czas poranny na medytację, na techniki duchowe. Dają niesamowite korzyści na cały dzień. Tak zwana uważność o poranku to większa uważność w ciągu dnia. Zresztą chyba w fenomenie poranka, do którego zachęcam, była mowa, że poranne zwyczaje są kompasem na cały dzień. Czyli to, co wykonujesz rano, pozwala Ci później podtrzymać
taki rytuał, taki stan, takie skupienie przez cały dzień. Też rozdział dotyczący, jak zmienić poranną rutynę. Są etapy, które ona wymienia, jest pięć etapów, żeby zmienić tą poranną rutynę. Zapisuj to, co robisz. To jest ciekawe. Zapisuj to, co robisz. Zapisuj, co robisz codziennie. To, co zapiszesz, co robisz codziennie, jak wstajesz, od momentu, kiedy wstaniesz, do momentu, jak pójdziesz do pracy, czy zajmiesz swoimi obowiązkami, potem po południu, potem wieczorem, jak sobie zapiszesz, to tak naprawdę zobaczysz, co jest rezultatem obecnego Twojego życia, obecnych Twoich efektów. Taka analiza, jak jest, tu i teraz, jest bardzo ważna, bo dopóki nie zobaczysz, co może być powodem tego, jaki jest u Ciebie, to nic nie zrobisz, nic nie zmienisz. Więc przeanalizuj, co musisz zrobić, a czego nie. Czasami trzeba zrezygnować z pewnych nawyków, z pewnych rytuałów. Drugi punkt, drugi krok z tych etapów, wyobraź sobie idealny poranek. I tutaj autorka wymienia taki idealny poranek. Wymienia kilka przykładów, co można zrobić. Można malować, rysować, fotografować, prowadzić album z wycinkami, tworzyć rękodzieło, pisać poezję, uczyć się gry na instrumencie, yoga, zumba, spacer, trenowanie do półmaratonu, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia. Cała lista rzeczy, które możesz robić o poranku. Świetna sprawa. Naprawdę świetna sprawa. Tak? Co tak naprawdę możesz robić o poranku? Podpowiedzi. Czyli wyobrażasz sobie ten idealny poranek, potem zaplanujesz sobie logistykę. Czyli o której godzinie wstajesz, tak? Ile zajmie ci to czasu, żeby się na przykład wziąć prysznic, czy poćwiczyć, wziąć prysznic. Jak wieczorem wyciszyć się do głębokiego snu, żeby móc wstać wcześniej. Zrób swój plan. Wyrób sobie nawyk i to jest jeden z najważniejszych etapów. Nawyki powstają poprzez powtarzanie, poprzez regularne powtarzanie, pilnowanie tego. Przekształcenie pragnienia w rytuał wymaga pracy. Samo się nie stanie. To jest tak jak z klubem 555, do którego przyłączyłem się 23 września ubiegłego roku. Jestem codziennie rano na klubie. 5:55. I pierwsze dni były z euforią wstawane. Potem po tygodniu, 2 tygodniach pojawiło się znużenie. Jednak taka chęć, a jeszcze bym pospał, ale jednak nie. Ważne, żeby to w sobie przepracować, bo po około 2 tygodniach przychodzi tak zwana chęć pospania. A, jeszcze sobie pośpię trochę. No nie, jeśli masz wypracować nowy nawyk wstawania porannego, to trzeba to robić codziennie. Ale możesz zacząć od małych kroczków. I autorka mówi, ty nie musisz od razu wstawać o 5, jeżeli wstawałeś o 8. Małe kroczki. Idź spać 15 minut wcześniej, wstań 15 minut wcześniej. Mały kroczek. Idź spać 15 minut wcześniej, wstań 15 minut wcześniej. I dobrze jest wprowadzać sobie, jeżeli masz plan na wprowadzenie nawyków zmiany życia, to żeby wprowadzać sobie jeden nawyk tygodniowo. Na przykład w tym tygodniu zacznę ćwiczyć. W następnym tygodniu zacznę medytować. W trzecim tygodniu zacznę pisać dziennik. Nie żeby wszystko naraz, bo to niestety bardzo zniechęca. Piąty krok to jest dostosuj się, jeśli jest taka potrzeba. Bo to jest kwestia, jak ty chcesz wykorzystać te swoje poranki. W jaki sposób ty chcesz kreować sobie lepszy dzień, a potem w efekcie lepsze życie. Bo nawyki to są krople drążące skałę. I teraz przechodzimy do tematu, który mnie bardzo zainteresował. Co ludzie sukcesu robią w weekend? Co ludzie sukcesu robią w weekend? Dla wielu ludzi sukcesu to czas na mentalne ładowanie baterii, pisze autorka. Dni wolne takich osób są jednak dalekie od naszej wizji leniuchowania. Oni ćwiczą, czytają, medytują, spacerują, spędzają aktywny czas z rodziną. Czyli krótko mówiąc, wielu z nich odcina się od tego, co robią w tygodniu, ale podtrzymują swoje nawyki zdrowego funkcjonowania. Bo wolny czas nie jest po to, żeby przespać cały weekend. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Ludzie sukcesu biorą swój wolny czas jak coś bardzo cennego, bo jest on dla nich bardzo cenny i nie chcą go marnować na leżenie. I weekend z założenia powinien być innym czasem, innymi
zachowaniami niż w tygodniu. Oderwanie się od zadań w tygodniu, jeśli to jest możliwe. Jeśli masz możliwość wyłączenia telefonu, wyłączenia komputera i na przykład spacery po lesie, czy robienie czegoś na działce. To jest dla tych ludzi, to jest misja regeneracja. Bo od piątku, od 18 do 6 rano w poniedziałek jest 60 godzin. To bardzo dużo. Z tych 168 to jest bardzo dużo. Oczywiście możesz powiedzieć, że 30 godzin prześpisz, ale zostaje ci, czy tam 24 godziny prześpisz. Biorąc pod uwagę nawet długi sen. Tak? To zostaje ci, jeżeli 24 godziny prześpisz, to zostanie ci 36 godzin. Jeśli masz dzieci, to wiadomo, że to jest kwestia planowania weekendu dla rodziny, dla nich. Ale na przykład możesz robić rzeczy, które nie robisz w tygodniu. Na przykład ktoś gra na instrumencie w weekend, zwiedza, gra w piłkę z przyjaciółmi, wspólnie gotuje z rodziną, czyta na głos z rodziną, sprząta z rodziną. Warto sobie przy kreowaniu tych nawyków, pisze autorka, wyobrażać przyszłość. Jak to będzie wyglądało? Weekend w restauracji z rodziną, wspólna wyprawa za miasto, wspólna wyprawa na basen. Ale uwaga, weekend również wymaga dobrego planu. Planowanie to proces wyobrażania sobie przyjemnie spędzonego czasu. I to jest podwójna korzyść, bo to jest podwójne przeżywanie. Jeżeli planujesz coś wspaniałego dla swojej rodziny, a potem zapraszasz czy spędzasz czas, to widzisz na przykład zadowolenie tych osób, członków rodziny. Czasami jest to niespodzianka dla bliskich, bo możesz zrobić im niespodziankę, zabrać ich do kina, zabrać na dobrą kolację, zabrać na basen, zabrać na wycieczkę rowerową, cokolwiek zaplanujesz. Więc warto jest zaplanować sobie 3-4 czynności na cały weekend, ale planuj też w tygodniu, bo to robią właśnie ludzie, którym się lepiej powodzi w życiu. Jest informacja, jak zaplanować weekend w książce, Twoja lista 100 marzeń, też bardzo fajnie wracamy znowu do tego, żeby pobudzać cały czas ten kociołek, który jest w Tobie, żeby zmieniać życie, trzeba marzyć, trzeba mieć chęć więcej, lepiej, tak? I są też opisane przykładowe punkty na liście autorki. Przykładowe punkty na liście autorki ma zakładka numer 2. I ona pisze tak. Przejechać się na rowerze szlakiem w Parku Stanowym. Zjeść homara w restauracji przy plaży. Przebiec długą trasę. Spędzić miły piątkowy wieczór w muzeum. Zjeść kolację w dowolnym miejscu. Przebiec 40-minutową trasę obok domu. Przejść się na dobry koncert muzyki chóralnej i tak dalej. Ona wymienia tutaj. I zadaje pytanie, a co znajdzie się na Twojej liście 100 marzeń? Na stronach, właśnie tu widzę moje dodatki, 58-59, jest 6 sekretów udanego weekendu. Poszerzaj horyzont. Bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, pracować nad tym, że zasługuje na więcej i chce robić więcej od życia. Wykorzystaj poranki. Sobotnie, niedzielne poranki to zazwyczaj zmarnowany czas, a można naprawdę go dobrze wykorzystać na zrealizowanie swoich pasji. Jeśli przygotujesz sobie swoje marzenia. Stwórz nowe tradycje, nowe nawyki, to o czym mówiliśmy. Wyznacz porę na odpoczynek. To też jest bardzo ważne, żeby w weekend mieć czas na wypoczynek. Znajdź czas na poznawanie nowych rzeczy. Coś, czego nie robiłeś, masz na liście marzeń, a chcesz zrobić. Zaplanuj coś przyjemnego na niedzielny wieczór. To jest bardzo ważne, dlatego że statystyki pokazują, że w poniedziałek rano jest najwięcej, że jest wzrost zawałów o 30%. Jest to związane ze stresem niedzielnym wieczorem, dlatego że piątek, piąteczek, piątunio zaczyna weekend o 18, otwierają niektóre osoby pierwsze piwo, a w niedzielę wieczorem zaczyna się stres powrotu do pracy. Więc jak sobie zaplanujesz coś przyjemnego na niedzielny wieczór, to umilisz sobie ten czas oczekiwania na pracę. Żyj pełnią życia, mówi autorka. Mówi też o tym, żeby wykorzystać takie chwile jak na przykład święta Bożego Narodzenia, żeby uprościć te sytuacje. Bo to też jest źle, że pracujemy codziennie, a potem przychodzą święta i robimy z tego tak ogromny rytuał. Zobaczcie, ile ludzie kupują zakupów, ile ludzie kupują produktów na święta, bo 13 dań, bo 20 dań, bo cała rodzina. A potem część tego, że jest wywalane albo psuje się gdzieś tam w lodówce. To jest absolutnie bez sensu.
obniż poprzeczkę. Nie potrzebujesz robić w święta zakupów jak na cały rok, na 30 dań. Weekendy mogą być takimi miniaturowymi twoimi świętami, które sobie zaplanujesz. Bardzo ważne, bardzo się to przyda. Co ludzie sukcesu robią w pracy? Dobre pytanie. Ludzie sukcesu uwielbiają wyzwania. Kiedyś prowadziłem takie spotkanie a propos flow. Flow to jest taki stan, kiedy robisz to, co robisz z lekkością, kiedy ci to płynie, kiedy są efekty, kiedy nie możesz się nadziwić, że to działa, że to, co robisz, daje tobie to, czego oczekujesz. Flow pojawia się wtedy, kiedy twoje umiejętności zdobyte w danej dziedzinie i wyzwania są na wysokim poziomie. Umiejętności są na wysokim poziomie i wyzwania, które sobie stawiasz, są na wysokim poziomie. A ludzie sukcesu uwielbiają wyzwania. Robią to, co ich fascynuje i czasami robiąc to, nie patrzą tak całkiem zadaniowo, patrzą z pasją na efekt końcowy. Jest też informacja o zarządzaniu czasem. Oczywiście wiemy, że zarządzania czasem nie ma. Można zarządzać swoją aktywnością w czasie. To w jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o tym, że zarządzasz swoją aktywnością w czasie. Czas sobie płynie. Chociaż mówią niektórzy, że nie ma czasu i tak naprawdę to jest też pewna iluzja. Autorka mówi, że kluczowe jest sprawdzenie tak zwanej produktywności i efektywności. Policz, ile godzin robisz to, co daje ci efekt i sprawdź, ile czasu poświęcasz na działania pozorne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zamierzasz coś zrobić i osiągnąć jakiś tam efekt, nie wiem, zwiększyć swoje dochody, zarabiać więcej, wyjechać na wczasy z rodziną jakieś fajne, kupić sobie samo, cokolwiek chcesz zrobić, zobacz, które z działań, które wykonujesz, żeby to osiągnąć, są działaniami faktycznie dającymi ci potencjał, szansę na to, że osiągniesz efekt, a które są tylko pozornymi. Bo czasami ktoś mówi, ja chcę być człowiekiem sukcesu i ugrzęźnie w książkach, w szkoleniach, uczy, aż po prostu uszami się to wylewa, a nie ma efektów, dlatego że nie ma działania. Czyli krótko mówiąc, nie ma stosowania tego, czego się uczysz w życiu, sprawdzania. Ja mam takie założenie, że jestem na jakimś szkoleniu, czytam jakieś ciekawe rzeczy i potem to stosuję, sprawdzam, czy to działa. Bardzo ważne, żeby sprawdzić, które działania są tylko pozorne, za dymą, a które dają ci efekt. Tak, kolejna rzecz, która się powtarza w tej książce i powtarza się w wielu, wielu książkach autobiograficznych i w książkach sprzedażowych, książkach o tym, jak żyć lepiej, to jest planowanie, czas na planowanie. Bardzo ważne, żeby mieć czas, zaplanować sobie czas na planowanie. Na przykład zaplanuj sobie czas w sobotę na zaplanowanie całego tygodnia. Wiem, że to brzmi jak masło maślane, ale okazuje się, że zrobiono badania. Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych uruchomiła taki projekt, nawet nie badania, projekt, zatytułowany Wykorzystanie czasu przez dyrektorów najwyższego szczebla. I sprzedaż w tych firmach zarządzanych przez tych dyrektorów rosła, kiedy oni wykonywali oczywiście więcej pracy, ale kiedy ta praca była planowana. Kiedy była planowana, kiedy oni wiedzieli, co mają robić. Uczyń rytuał z planowania. Jest też fajnie, bo w książce jest nawiązany do Davida Allena, do Getting Things Done. Mam zresztą książkę Davida Allena przed sobą tutaj. Każda sprawa, którą traktują osoby odnoszące sukces, jest jakby kontraktem, jest jakby zawarciem kontraktem ze sobą samym. Jest traktowana jako kwestia dumy osobistej, honoru, czy ja to wykonam. Ponieważ się ze sobą umówiłem, że to zrobię i żeby skały srały, to nie odpuszczę. Jest też bardzo fajny rozdział, zwiększ swoje szanse na sukces, określ priorytety, też jest to opisane bardzo ciekawie, naucz się odróżniać pracę od innych zajęć, bardzo ważne, ćwicz samodyscyplinę. Tak? Ćwicz samodyscyplinę. Samodyscyplina w sporcie. Zobacz, jak to robią sportowcy. Regularnie zwiększaj kapitał swojej kariery. Co to oznacza? Rozwój osobisty, nauka, zdobywanie umiejętności, doświadczanie, popełnianie błędów, czyli wyciąganie wniosków, lekcji, to jest regularne zwiększanie twojego kapitału kariery, bo nie wystarczy być zatrudnionym, trzeba być zatrudnialnym. Nie wystarczy być zatrudnionym, trzeba być zatrudnialnym. Czyli elastyczność i umiejętność przekwalifikowania się. To w obecnych czasach jest to kluczowe. Pracujesz w jednym miejscu, zaraz możesz nie pracować.
I co, wrócisz na to samo stanowisko? Małe szanse. Jeśli się rozwijasz, jeśli się uczysz, jeśli słuchasz moich odcinków, to jest duża szansa na to, że otwierasz się na to, żeby być elastycznym, żeby się przekwalifikować. Tak. Wpłacaj na swój kapitał kariery, czyli po prostu rób te rzeczy, o których mówię. Jednym z takich sposobów jest poszukanie mentora. Nie wiesz, co robić? Znajdź kogoś, kto to zrobił albo kto naucza tego, bo sam przeszedł drogę i się tego nauczył, doświadczył. Dlatego, że swój rozwój, swoje możliwości przyspieszasz wielokrotnie. Poszukaj mentora. Kolejna rzecz. Znajdź czas na przyjemności. To jest też bardzo ważne. O tym mówi Fryderyk Karzełek w Heksagonie Szczęścia, gdzie hobby jest jednym z kluczowych elementów tych sześciu. Na koniec, bo to już koniec mojej opowieści, 24-5 minut, chcę Wam powiedzieć, że jest dodatek, który w książce jest. To są gotowe harmonogramy. Gotowe harmonogramy związane z tym, jak na przykład zaplanować swój dzień. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jak zaplanować swoje weekendy. Jest też na samym końcu genialna sprawa, mianowicie 50 wskazówek, jak lepiej zarządzać czasem. Tak naprawdę, jak lepiej zarządzać sobą w czasie, czy swoją aktywnością w czasie, ale 50 wskazówek. Zacznij od czegoś małego, wyrób sobie nawyk, a potem poszerz jego zakres. Na każdy dzień zaplanuj coś przyjemnego. Życie jest lepsze, gdy masz powód, by rano wstać z łóżka. Tak? 50 wspaniałych wskazówek. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby sięgnąć po tą książkę, żeby ją przeczytać, ale przede wszystkim, żeby stosować się do tego. Poranki są naprawdę genialne. Zachęcam Was też i proszę o to, żeby subskrybować mój kanał. Daje mi to jakby podstawy do tego, żeby robić dla Was więcej. Wyślij komuś ten film, jeżeli boryka się z problemem w swoim życiu, bo może się mu przydać. A przede wszystkim podziel się, to jest bardzo ważne. Skomentuj, podziel się tym, co robię dla Was. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę cudownego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku.